po raz kolejny sprzątamy rzekę. Nie możemy sprzątać Bugu, bo dzieje się taka sytuacja, jaka dzieje na granicy, że jest koncentryna, jest płot. Dlatego przenieśliśmy to się do sprzątania rzeki Grabar, inaczej tak zwanej Kałamanki. Chcemy po prostu, żeby ta tradycja przetrwała, żeby przychodzili młodzi ludzie, starsi wędkarze. Tu właśnie wszystkim chciałem, którzy się angażują w to, podziękować, organizatorom, podziękować wędkarzom, młodzieży, są również z nami samorządowcy, którym też równo dziękuję. Wszystkim dziękuję bardzo serdecznie za to, że kultywujemy tą tradycję. Młodzież uczy się od nas starszych i to jest dla nas wielkie, wielkie zadanie. Musimy uczyć nie tylko patriotyzmu, co często gęsto robimy, ale też musimy uczyć i porządków. To nie znaczy, że w koniu się nie sprząta. Sprząta, ale na bieżąco. Ale mówię, to jest taki wyjątkowy dzień, żeby wszyscy mogli się spotkać, potem przy grillu się pobawić, porozmawiać. Są wędkarze, jest młodzież, są samorządowcy, no i są mieszkańcy gminy Kody. Dzisiaj akurat dopisała nam pogoda, także będzie wszystko ok. Uczestniczymy w akcji Czysta Rzeka, robimy to po raz piąty. No, celem naszym jest, żeby te produkty nie dostawały się do wody, żeby później woda nie była zabrudzona, a przy okazji ryby, bo jak wiemy, wędkarze łowią ryby. Także to jest nasz taki cel. Zdarza się, że niektórzy wędkarze rybę zabierają, niektórzy konsumują, tak żeby ta ryba nie miała związków chemicznych w sobie. No ale przede wszystkim chodzi o ekologię, o czystość rzeki. Mamy około 100 wędkarzy w kole Kodeń. No dzisiaj jest około 20. Godzina 10, to chyba wędkarze wcześniej wstają? No, wędkarze wstają o 5 i o 4. Czyli dla wędkarzy to nie był problem, żeby wstać? Nie, żaden problem, żaden. Nie sprzątamy na rzece Bóg, tak? Nie sprzątamy na rzece Bóg, ponieważ mamy zagrodzoną rzekę ze względu na stan. Jak wiemy, na granicy dzieje się niedobrze, także tutaj wędkarze z Kodnia mają utrudniony dostęp do wody, zostaje nam tylko zalew. Także wcześniej łowiliśmy na rzece Bóg, tutaj mamy 100 metrów obok. No ale jak na razie nic nie zapowiada, że będą ściągać tą koncentrynę. No dzisiaj znaleźliśmy, jak widać, już około 20 worków. No, rzucają wszyscy. Wędkarzom również się zdarza, turyści przyjeżdżają, miejscowi, młodzieżówka nasza, ale jak widać w akcji bierze również i młodzież, także myślę, już następne pokolenie nie będzie rzucać tego, znaczy nie będzie zbierać, bo nie będzie rzucać. Dbamy o środowisko. Tak jest, dbamy o środowisko. Dzisiaj sprzątamy lasy i rzeki, ze śmieci, bo dziś jest dzień zieleni. A tym bardziej rzeki. Jakieś wstążki, papierki od batoników, od piwa, styropiany. Tak. Dzięki. Co tam się weźmie? O, tam jest worek.